pierwszy sparing za nami, można powiedzieć, że trochę się wdrażaliśmy, bo te pierwsze 15 minut nie wyglądało zbyt dobrze z naszej strony. No tak, do tego mam do chłopaków najbardziej pretensje, jeśli chodzi o początek gry kontrolnej. Co prawda była to nasza pierwsza, no ale później już jak żeśmy weszli na swój rytm, to już graliśmy tak, jak się powinno, agresywnie, mocno. Każdy sparring traktujemy, powiedzieliśmy sobie przed rozpoczęciem przygotowań, że każdy sparring traktujemy jako tak samo jak mecz ligowy, czyli z pełnym zaangażowaniem, z pełną koncentracją. No ta koncentracja na początku była taka sobie, ale później już od 15 minuty w górę już wyglądało to dobrze. Stworzyliśmy sobie kilka klarownych sytuacji, które powinny być zamienione na bramkę. No i dalej pracujemy. W sobotę jest kolejna gra kontrolna, jutro dwa ciężkie treningi, także nie odpuszczamy, nie patrzymy na to, że my gramy i w życiu się nie będziemy na pewno tłumaczyć, że wczoraj były bardzo ciężkie treningi, dzisiaj zgraliśmy sparing i pierwsze 15 minut byliśmy mniej skoncentrowani. Koncentracja musi być zawsze na zmęczeniu, nie na zmęczeniu. Trzeba pamiętać jedną rzecz, że Orlando w drużynie jako takiej ostatnio nie funkcjonował, trenował, tak, ale nie grał żadnych meczów o stawkę, nie grał meczów kontrolnych. Sam trening to jest troszeczkę za mało. No, był wtedy pierwszym razem u nas, to wiedzieliśmy, że ten chłopak ma duży potencjał. Nieprzypadkowo trener Tarasiewicz go wziął do Miedzi Legnica i duże było prawdopodobieństwo, że w tej Miedzi by został, jakby Miedź awansowała do Ekstraklasy. Ja oczywiście z Orlando byłem cały czas pod telefonem. On też do mnie SMS-ował przed każdym naszym meczem ligowym, życzył powodzenia. Po pierwszym spotkaniu, który był u nas, bardzo mu się w naszym klubie podobało i bardzo mocno chciał zostać. Ze względów formalnych nie udało się tego załatwić wcześniej. Ten chłopak ma duży potencjał. No, miał cztery sytuacje takie, że powinien to zamienić na bramkę, ale będziemy nad tym trenować. On na pewno będzie zostawał po treningu, plus inni chłopcy, którzy będą mu tą piłkę dostarczali, a on będzie to na pewno kończył i musi nad tym popracować, bo samo znajdowanie się w sytuacji to może być czasami też irytujące, że będziemy je stwarzać, a nie będziemy strzelać. On musi na tym bardzo mocno popracować, ale potencjał pokazał też dzisiaj, że ma wielki. No, ma te cechy, które mi w napastniku pasują i będziemy na pewno z nim pracować. No, jeśli Janusz Sardykowski mówi, że to może być to, a Janusz Surdykowski też jest napastnikiem, także myślę, że jak popracuje ten chłopak, to może z niego coś będziemy mieli więcej.